I za niecałe pół godziny wkroczyliśmy na pierwszą leśną ścieżkę. Szedłem pierwszy, z bronią gotową do strzału. Przypomniały mi się teraz ostatnie słowa Stacha. A nie zapomnij przeczytać mu wyroku, niech wie, za co ginie. Zacząłem też sobie przypominać słowa tego wyroku. Z ramienia rządu Rzeczpospolitej Polskiej i z ramienia dowództwa AK... Bzdura, pomyślałem. Akurat mu teraz wyrok do szczęścia potrzebny. Minęliśmy drugą z kolei leśną polanę. Znałem tu każdy kąt, każde drzewo. Obróciłem się szybko. Jurek szedł dziarskim krokiem, uśmiechnięty. Z tak bliskiej odległości nie musiałem celować. Strzeliłem błyskawicznie spod pachy. Jurek zrobił jeszcze jeden krok do przodu. Uśmiech zamarł mu na ustach i bez słowa runął jak kłoda na ziemię.